Dotychczasowe działania mające na celu zahamowanie afrykańskiego pomoru świń w Polsce były nieskuteczne. Wiadomo już, że wektorem wirusa są dziki, dlatego też do końca marca ich populacja w naszym kraju ma być zdziesiątkowana. Według niektórych odstrzał zdecydowanie pogorszy sytuację związaną z ASF w Polsce. Po pierwsze, spłoszone zwierzęta znacznie szybciej będą się przemieszczać. Poza tym, jak podkreślają eksperci, wirus świetnie radzi sobie w warunkach zewnętrznych. Jeśli wraz z krwią trafi on na śnieg czy ziemię, może w niej przetrwać nawet kilka miesięcy. Podobnie w pozostawionym truchle zwierzęcia, odpadkach i jego szczątkach, nawet w kościach. W związku z tym, że dalszy odstrzał dzików jest już nieunikniony, warto wiedzieć, co zrobić, jeśli natkniemy się na padłe zwierzę. Jak należy postępować w przypadku, gdy znajdziemy już padłego dzika? Po pierwsze, nie dotykać. Co prawda ASF nie jest groźny dla człowieka, ale łatwo możemy w ten sposób przenieść go do gospodarstwa. Po drugie, należy oznaczyć to miejsce, aby odpowiednie służby mogły zabezpieczyć padłego dzika. Po trzecie, zgłosić ten fakt do najbliższego powiatowego lekarza weterynarii, lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego. Dodatkowo, po spotkaniu z dzikiem należy zastosować odpowiednie środki higieny, w tym koniecznie odkazić ręce i obuwie, a w ciągu następnych 72 godzin nie wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie oraz nie wykonywać czynności związanych z ich obsługą.